pięknego. Miecio, jak smakuje to zwycięstwo? Nie, to już nie do pisania. Włożyłem 110% serca. I kurczę, wart, naprawdę powiem wam, że wartuj za marzeniami. Po to są, żeby je realizować i jak ktoś wierzy z całego serca, to potrafi góry przejść. To trzeba podziękować żonie za to, że cię namówiła na zawodowe starty. Naprawdę, ja dziękuję za to. Dziękuję moim przyjacielom, trenerom, wszystkim tym, którzy mnie wspierają i pomagają, bo to tak naprawdę ja jestem tylko takim małym ludkiem, który go się steruje. Tutaj do zdjęcia, do wywiadu i później do medycji. Musi być poddanie, Filip!